No to ten, witam. Zaczynamy wielką kapłankę. Zbierz błogosławieństwa, by wejść do domu rytuałów na szczycie góry Fredis i wynegocjować traktat z ludźmi północy. O kurde. Trybut, zdobądź więcej niż jedno błogosławieństwo, aby zwiększyć swoje szanse. Czyli będziemy teraz błogosławieństwa szukać, żeby mieć jak najwięcej. Północny chodzi, ludzie północy nie przywitają cię serdecznie, gdy będziesz przemierzać ich ziemię. No, będą miały atakować ludzie północy, ognisko. Przetrwaj górę Fredis, odzyskując życie w następującym miejscu obóz. Okej, mamy towarzysza. Dobra, co możemy zrobić? Ten problem Malaklipsy byśmy zrobili, nie? Problem Malaklipsy. Zagubiony chłopiec. Weźmy tą damę w opałach, bo ona nam może dać złoto czy coś. Stara panna może nam dać życie i w ogóle. Syn chłopca już nie. Weźmy może drzewo pożerające ludzi, bo to jest nowe. I weźmy tego... Kurde, West Endowska karczma. Tam też mogę coś zdobyć. Ten przyjaciel w potrzebie mnie kusi. Weźmy przyjaciela w potrzebie. No i kontynuujmy. Czeko, miecz. Ostrze kardynała. Zimowa zguba, to by mi się przydało. 18. Co to jest? Bastion oczyszczenia. A weźmy też to sobie. Albo nie. Nie, czekaj, stój. Nie, spotkania nie, wyposażenie. Tego nie. Weźmy sobie ten pierścień. On może być jakiś fajny, dobry. No i dobra, mamy wszystko. Rozpoczynamy. You find yourself once again in the company of prayer and religion. How unfortunate. No dzięki, fajny pech, nie? O, aż dwie. Now it begins. Po górze. Negotiations on behalf of the Empire. We will see how that story ends. W jakiś sposób Malaklipsa wplątał cię w podróż na daleką północ w misję dyplomatyczną. Cały on. O ile zwykle staram się pomagać cesarstwu, tym razem zrobiłem wyjątek. W ten sposób płacę mój dług u generała Brandstorma i przysłużę się tobie, co ty na to. Dołącz do Malaklipsy i rozpocznij wyprawę. Zapytaj, jak możesz pomóc. Zapytaj o przywódcę najeźdźców. Zapytaj o dalsze szczegóły misji. Szczegóły misji. Generał Branston polecił mi nie wracać, dopóki nie pomówię z Wielką Kapłanką Północy i nie zapomnę jej warunków traktatu, wyjaśnia. Pytaj o przywódcę najeźdźców. Jest wiele klanów rozsianych po różnych miejscach, ale domniemaną przywódczynią ich wszystkich jest Wielka Kapłanka, która mieszka na tamtej górze. Malaklipska wskazuje na szczyt wysokiej góry znajdującej się przed nami. Zapytaj, jak możesz pomóc. Jak wiesz, posiadam mnóstwo talentów, ale władanie mieczem do nich nie należy, więc nie miałbym szans z najeźdźcami z północy. Nie znam nikogo innego, kto lepiej nadawałby się do tego zadania. A co tam mamy w ekwipunku? Aha, czyli mamy podstawowe teraz rzeczy, tak? A no tak, bo to trzeba zdobywać podczas tego. Fuck! Jak... Dobra, to już czytałem. Dołącz do Malaklipsy i rozpocznij. Doskonale, weź ze sobą miecz, a gadanie zostaw mnie, mówi Malaklipsa. Mam mnóstwo zapasów, więc możemy rozbijać obóz, gdy tylko zgłodniejemy. Woo! 25 pożywienia. Gdy wyruszycie, Malaklipsa dzieli się z tobą informacjami. Wielka kapłanka ma słabość do błogosławieństw, więc jeśli przed nią wykażesz, będziemy mieli większą szansę się przekonać. Z ogniska możesz skorzystać w dowolnym momencie pomiędzy spotkaniami. W obozie możesz się posilić, leczyć lub handlować wyposażeniem. Przed spotkaniem Wielką Kapłanką zbierz co najmniej 6 błogosławieństw. O kurde, to trudne będzie. Zaciskasz zęby i ruszasz w góry. Dobra, pierwsza karta. Śnieżyca. O, fuck. Bez żadnego ostrzeżenia z północy nadciąga się za śnieg. Jest niczym odłamki szkła i ogranicza widoczność. Ciężko jest znaleźć schronienie. O mój Bóg. Aj! Kiedy nadchodzi sroga śnieżyca, dalsza śnieżka na górę staje się niemożliwa. Szuka schroniowa w jaskini i rozpaczliwie próbuje się nie zamarznąć. Nieprzyjemny zapach rybiego mięsa i stekłego potu alarmuje cię o zagrożeniach, których okazuje się niedźwiedź budzący się w zimowego snu. Groźna bestia szczerzy kły i wmachuje olbrzymimi łapami. No serio? Uciekasz z jaskini, ledwo przeżywasz atak dzikusów.
Na uszczęście śnieżyca już minęła. 25 życia straciłem. Malaklipsa przynosi drewno na gnisło. Te drwa są wystarczająco suche. Możemy tutaj rozbić obóz na noc. Ogniska możesz skorzystać w dowolnym momencie pomiędzy spotkami. Rozbij obóz. Pośród śnieżycy i kurzawy dostrzegasz czyjąś postać. To człowiek północy. Przychodzi w pokoju. Mówi, pielgrzymuje do wielkiej kapłanki. Nie uczynię ci żadnej krzywdy. Nie czekając na pozwolenie, zasiada obok ciebie i zaczynasz ogrzewać dłonie przy ognisku. Ugotuj jedzenie. Przywraca. W czasach młodzieńczych wpadła mi o oko pewna wojowniczka z północy. Kiedy się zaśpiewałem jej serenadę, o mało co nie ucięła mi głowy. Malaklipska traci struny lutni, wygrywając... Kurde, to się źle przetłumaczone. Wygrywający, chwytający za serce dźwięk. Ech, ta młodzieńcza miłość. Ugotuj jedzenie. Ugotuj jedzenie. Ugotuj jedzenie. I ugotuj jedzenie. Dobra, 5 mi starczy. Handluj. Przejrzyj misję. Handluj. Kup jedzenie, kup wyposażenie. Co mi możesz sprzedać? 45! Nie mam tyle. Skończ handlować. Przejrzyj misję. Nie sądzę... No dobra, muszę 6 błogosławieństw, to wiem. Zwiń obóz. Przesypia stałą długą i zimną noc. Rano pakuje swoje rzeczy i koordynuje spinaczkę na szczyt góry. Okej, to teraz pójdziemy tutaj. Lawina. Nature. Truly wild nature. Will not tolerate fury in its domain. Wysoko nad zaśnieżonej... Kurde, no nie da mi powiedzieć. Wysoko nad zaśnieżonej górze wśród zamieci dostrzegasz postać. Mężczyzny, ledwo co słyszysz jego stłumiony głos. Kto ośmiela się wkracać na święte ziemię naszej kapłanki? Jezu, zdobywając broń jest ruszają... Kurde, a ja mam tylko ten słaby miecz i karty. Oh fuck. Oby się udało. Ich jest 3. Dobra, coś im tam robię. Uff, dobra, nie trafili mnie. Jezu, jak jestem refleksowy dzisiaj dobry. Refleksowo dobry. Jest! Zimowa skupa! Powal człowieka północy. Wykonaj potężne uderzenie, które powoduje powalenie u ludzi północy. Przeciwnika powalenia mogą zostać pokonani przy pomocy manewru korczący. Ładowanie ripostą. Matek typu ripostą przeciwko frakcji typu ludzie północy zadaje 150 obrażeń. Poduje podwójne naładowanie broni. Nice. Można użyć umiejętności riposta pomiędzy atakami. Atak combo przeciwnika. Dodatkowa obrona, której źródłem jest tarcza. Przydaje się przeciwko przeciwnikom. Aha. Dobra, czyli ten miecz mi daje tarczę, jak naładuję sobie miecz. I jeszcze złota 25. Co to? Co to za rzut? 16. Udało się. Nie wiem, o co chodzi. Ruszasz się na bok i patrzysz, jak śnieg pochłania drzewa i wszystko zostanie mu na drodze. Aha, czyli żeby przejść pewnie. Zauważasz broń napastnika wystającą spod śniegu. Zbliżasz się, dostrzegasz, że jego dłoń jest wciąż na niej zaciśnięta, choć reszta leży zakopana pod zwołami śniegu. Wykup go! Stawiasz czoło żywiołowi i uwalniasz biedaka z lodowatego grobu. Po chwili łapie on oddech i mówi, ratujesz mnie, choć jesteśmy nieprzyjaciółmi. Jestem za to dozgodnie wdzięczny. Proszę, przyjmij moje błogosławieństwo. Mam dwie sławy dostałem za to. Ryzykowna próba. Dokładne kości. W grze zagrywka kości zdobądź dokładnie wymaganą liczbę oczek, aby wylosować karty typu wyposażenie. 3, a następnie odrzuć tę kartę. Okej. Okay. Przemijające błogosławieństwo. Okej, czyli błogosławieństwo mi jeszcze daje. Ekwipunek. Dobra, to już mi to też mam wyposażone. Okej. Okay. Czyli ta karta mi dużo dała. Jedno z 6 błogosławieństw. Stara panna. Zapasów mam dużo, złota mam dużo. Dłuższe życie. Plus 5, okej.
tu byliśmy, to teraz tutaj. Zagubiony chłopiec, o. Jak jestem tylko małym dzieckiem, słyszysz przypadkiem. Niski głos odburkuje. Musimy zabrać go do lochów, albo pobiegnie do klanu Pulocy i pokaże im, gdzie jest nasz posterunek. Podejrzany ten dzieciak. Nie ufałbym mu na twoim miejscu, mój Malaklipsa. No, ale ja nie mam jednej opcji, tylko mogę ocalić. Zdobywasz Bromwich, zdobywasz... Twoja groźba nie rusza cesarskich żołnierzy. Aha, muszę cesarskich żołnierzy zabić, żeby chłopca uratować. Dobra, jest ich tylko trzech. Teraz mam taką mocną broń. Więc no. Nic mi nie zrobicie. O kurde, mają tarczę. Stróż. Pochodząc z niższych społeczeństwa, piastują stanowisko dające im pełną władzę. Stróże mogą blokować ciosy znacznie zmniejszając odnoszące obrażenia. Użyj uderzenia, aby móc zadawać im obrażenia. Czyli środkowy, tak? Wow, nice. Dobra, byłem pierwszy, udało się. Co zrobiliśmy? To się na... pożywienie 3. Sprawdzasz nieprzytomnych strażników i zauważasz chłopca ostrożnie mierzącego cię wzrokiem. 13. Holy shit! Wszystko rzuć ponownie. Proszę, proszę, no... Ja chcę mieć szczęście. Tak! O Boże, ledwo. Ryzykowna próba. A remnant of the Templars and their religious righteousness. Nie, 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 ale ostrze kardynała też jest spoko. Jakbym stracił. Wow! Jeszcze taki miecz, to możemy posprzedawać. O, nowa tarcza, to mi się przyda. No to dzięki tej karcie. Gambler completed. Nerwowo bawi się wysuszoną rośliną zawieszoną wokół szyi. Dobrze, powiem ci. Cesarscy żołnierze zasadzili się na naszą wioskę. Uciekałem z matką, ale nas rozdzielono. Ze złości ocierał łzy z twarzy. Ale się nie boję. Jestem z klanu Koci Łapki, a my jesteśmy świetnymi tropicielami. Znajdę drogę do domu. Chłopiec opowiada ci o tym terenie. O! Super. Tu jest kolejna lawina. Kurde, to znowu możemy błogosławieństwo dostać, nie? Bo tam jest już dalej droga w góry. Zdobywasz dwie sławy. Mały chłopiec płynący odmawia pomocy, życzysz mu szczęścia, gdy jego mała postać znika w lesie. No i zrobiliśmy małe zadanko. Czyli idziemy na lawinę, nie? Wysoko zasiężone w miejscu zamierzasz każdą poziomę, ledwo co słyszysz jego stłumienie, to ośmiela się wkraczać na święty. Okej. Okay. Okej, okay, czyli znowu to samo. Bijemy się z tymi mrozami. Może znowu się uda nam go wyciągnąć. Już mamy 4 sławy, jak to chodzi o to. Bo nie wiem, czy błogosławieństwo się liczy jako jedna osoba, czy jako te sława podwójne. Dobra, już wiem, co ona robi, no. Broni tych w potrzebie, czyli mnie. Jestem potrzebujący codziennie. Nice. No i super. No, teraz jestem taki mocny, że mi gówno zrobią. Tylko by się udało wykopać tego typa, nie? Pierścień kupca, rubinowy pierścień. Błogosławione życie. Zwiększa max życia o 10, gdy twoje błogosławieństwa przewyższają wartość osłabienia typu klątwy. Jednocześnie można założyć dowolną liczbę przedmiotu pierścień. A co daje tamten? Ujawnij sklepy. Ujawnij spotkania typu sklep na początku każdej nowej mapy. Jednocześnie można... Aha. Nie, to ten jest lepszy. Do życia. 15 zł. Brzęk broni powoduje pyknięcie na śnieżnej powierzchni. Słyszysz ciche dmuchnięcie, gdy spadający śnieg nabiera rozpędu i tworzy potężną lawinę pędzącą w twoim kierunku. Oh, fuck!
Kuźwa! Proszę, 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 proszę. Tak. Jezu, ale mam szczęście w tym odcinku. Rzucasz się na bok i patrzysz, jak śnieg pochłania drzewa i wszystko zapustanie na drodze. Zauważasz broń napastnika. No dobra, to... A czekaj, ekwipunek. Ten pierścień mamy? Mamy. Wykopmy go. No. No i dobra, bezpieczeństwo, kolejna sława. Bosko, patrz, do jeden do każdej liczby oczek. Okej. Okay. Czyli zmieniło mi się. Aha, bo tam to już wykorzystałem, to jest na raz. Okej. Okay. Droga do góry. Idziemy dalej. Smaczna zupa. Aha, tylko jedno z sześciu? O Boże, to będzie długi odcinek. W drodze na ościeżony szczyt góry Freddy's natrafiasz na chatkę, z której komina wydobywa się gryzący dym. Odgarniająca śnieg ze ścieżki staruszka zaprasza do środka. Przybywamy w poszukiwaniach wielkiej kapłanki, aby przekazać jej ważną wiadomość, mówi Mala Klipsa. Jeżeli chcecie wkupić się w łaski wielkiej kapłanki, będziecie potrzebować błogosławieństwa. Może chcecie spróbować mikstury, którą właśnie przyrządzam. Jeżeli tym razem mi się udało, możecie jej to zanieść, mówi staruszka, mieszając w kociołku. Mala Klipsa grzecznie odmawia. Ja trzymam dietę, ale znam kogoś, kto ma nienasycony apetyt. Czyli ja. Odpowiada, trącając się łokciem i wpychając do przodu. Wow! Teraz wyścieliśmy ostatnią, to teraz weźmy trzecią. Pokuta bandytów. Pierwsze uderzenie walka. Przeciwko frakcji ludzi północy zadaje 50%, 50 dodatkowych punktów obrażeń. Trwałe błogosławieństwo. Nice. Dwa błogosławieństwa mamy. Aha, czyli my takie błogosławieństwa mamy zbierać, czyli karty z błogosławieństwami. Nie pomocy. Okej. Okay. Bierzesz łyk aromatycznego płynu i czujesz, jak ciepło rozchodzące się po całym ciele wygląda na to, że mój przepis okazał się udany. Jestem pewna, że wielka kapłanka na pewno go doceni. Dziękujecie staruszce i ruszacie w drogę na górę Freddy's, nie bacząc na zbliżającą się zamieć. Dobra. Drzewo przerażające ludzi. O, to co ja wziąłem. Nie widzę. Przedzierając się przez mgłę, sorry za moje czytanie dzisiaj, na wysokiej górze odkrywasz nikczemnie wyglądającą roślinę. Jej rozdziawiona paszcza wygląda na bardzo niebezpieczną, lecz u dołu dostrzegasz niezwykły owoc. O kurde. Może uda ci się czymś rzucić, odwrócić uwagę paszczy. Ja wiem, co się nada. Miecz żołnierza mi nie jest potrzebny. Tak, chcę. Rzucasz w stworzenie przedmiotem. Miecz żołnierza. Paszcza błyskawicznie połyka przedmiot, ale tobie udaje się zerwać jeden z owoców. Zerwany owoc jest przepyszny. Napełnia cię wigorem i świeżością. Wow! Wow! Plus 20 max życia. Stworzenie zwija się i próbuje ukryć pozostałe owoce, a ty odchodzisz. Ej, to była dobra karta. To też mi się przydał. O, fuck! No już ten max życie się zwiększyło. Bez żadnego ostrzeżenia z północy na ciebie. Dobra, to wiemy. Proszę, proszę. Weźmy dwójkę teraz. Tak było 4, 3, 2. Wielka proszę! Kiedy nadchodzi sroga śnieżyca, dalsza spięczka na górę staje się. Szuka schronienia w jaskini. Nie słyszysz... Nagle słyszysz szuranie kroków. Ledwo się czuje groźne sylwetki. Ludzie, którzy zatykali cię w twojej kryjówce. O Boże! Z kimś takim jak oni lepiej nie walczyć wręcz. No, mam wybór? Nie mam. Muszę. Wielka porażka mi wyszła. I w porażce normalnej nie walczę, a w wielkiej porażce muszę walczyć. O Jezu, co to jest za typek z jakimiś... What the fuck? Traper. Na zamarzniętych równinach zwierzyny jest bardzo niewiele. Bystre oczy trapera widzą wszystko. Traperzy miotają myśliwskie pułapki, które unieruchamiają przeciwnika. Użyj uniku, aby uciec przed pułapką lub szybko zmienić kierunek, by się uwolnić. Mala Klipsa, to mi się na pewno przyda.
A, 50 zadałem, to mogłem mu... O kurde! Fuck! Fuck, się robi trudno. No chodź. No dobra, zabił go. Dobra, tylko jedno obrażenie mi zadali, 8. Ale nie było łatwo. Kurde, jest coraz trudniej. Eliksir z życia. O! To wielka porażka też się przydaje, bo jak wygram, to daje mi eliksir życia. Kurde, ognisko. Czy nam jest potrzebne ognisko? Nie, no mamy dużo życia, pożywienia. Niepotrzebne nam jest. Ja pierdzielę! Serio. No nie wierzę. Kolejna... Jezus, morlo. Proszę. Ktoś mówił, że jak ktoś nie ma szczęścia kart, to ma w miłości, jak ma w miłości, to karta. Ja nie mam ani w tym, ani w tym. No i kolejna śnieżyca. I musimy się na znowu napierdzielać z tymi samymi. Ja pierdzielę, no ja przecież zaraz tu zginę, nie? Sorry, mala klipsa, no jestem... Miałem dobre rzuty i się skończyły, nie? Ocie, panie trzech. Kim ty kuźwa jesteś? Pełen wściekłości i zdeterminowany, by niszczyć. Broń berserkerów jest nasycona lodem, który spowalnia ich ruch i ataki przeciwników. Kurde, no i mnie wybił z rytmu. Dobra, tego trzeba zabić. I trapera. No czemu? Ja pierdzielę. O Jezus. Coraz trudniej jest. Nie podoba mi się to i chyba nie zdobędę tego błogosławieństwa, bo nie ma na czym. Dobra, życie. Ale mnie już niedużo. No ja bym zrobił obóz. Muszę się podlecić. Może kupimy trochę jedzenia też. Handluj. Kup jedzenie. Trzy pożywienia. No jedno pożywienie za 4, kurde. Co tam na wyposażenie zostało? A, to ten miecz. Dobra. Kończ handlować. Dobra, jeszcze jedno jedzenie. I zwijamy obóz. Pójdziemy tu na dół, czy tu? Pójdźmy tu. Modlitwy świątyni. Już datek. Bankiet hazardzisty. To mi się by przydało. Witalność mnicha. Złoty fanatyk. Nie, bankiet. Otrzymaj 2 pożywienia za każde kości zagrywające. Otrzymaj 15 zyszek z otrzymaną kartę typu złoto zdobądź. Jeśli twoja wartość parametru max życia jest niższa niż 150, możesz odrzucić kartę typu pożywienie zdobądź lub wyposażenie zdobądź, aby otrzymać 5 max życia. Urok żebraka. Zdobądź do 20 zł na początku nowej mapy, jeśli posiadasz mniej niż 20 zł. Aha, jak mam mniej niż 20, mogę zdobyć 20. A to co? Skrześć towarzyszy na początku każdej nowej mapy. Piętnaście życia. Nie, to weźmy to. Dobra, mamy 3 błogosławieństwa.
A, droga do góry, to jeszcze nie, zawróć. A tu jeszcze coś jest. Ja muszę wszystko sprawdzić. O, fuck, no i po co? Jak teraz mi nie siądzie, to rozwalę coś, nie? O! Wypierdzielam z tego świata. Tak, idźmy dalej. Kurde, trzy błogosławieństwa. O! Wyżej Śnieżyca staje się tak silna, że ledwo zauważysz małą chatę ze spaną śniegiem. Staruszka zaprasza cię do środka. Jastrząb mojej siostry przyniósł mi wiadomość, więc spodziewałem się ciebie. Może i nie jestem tak ulętowana jak ona, ale ten eliksir błogosławieństwa wyszedł mi wyśmienicie. Czy uważasz, że jest wystarczająco dobry, by wywręczyć go w wielkiej kopłance, płyta dmuchając na gotującą w kociołku gęsty pył? Aha, to jest jej siostra. Nie, naprawdę nie mogę, mówi Klapica, klepiąc się po brzuchu. Proszę, proszę, proszę. Tak! Opcjonalnie możesz spróbować ponownie zagrać w dowolną kartę szczęścia zagrywka. Dobra, ile mamy błogosławieństwa? 4. Dobrze, bierzesz łyk aromatycznego pyłu, czujesz się jak ciepło rozchodzące po całym ciele. Wygląda tak, że mój przepis okazał się udany. Jestem pewna, że wielkie kopalnica go doceni. Dziękuję staruszce i ruszasz dalej do góry. Okej. Jest przyjaciel w potrzebie. Kiedy pewnego pięknego dnia wędrujesz przez góry, spotykasz rannego podróżnika. Choć jest poważnie ranny i ledwo się porusza, wyczuwasz coś niepokojącego w tej zakapturzonej postaci i podchodzisz ostrożnie. Ty, śmiertelniku, zbliż się tutaj. Rozkazuje stworzenie chrapliwym głosem. Potrzebuję pożywienia, aby wyleczyć się, a ty mi je zapewnisz. Dobywasz broń, a bestia wysiłkiem podnosi ramię, aby się obronić. Zapytaj... Ocal mnie, a wynagrodzę ci to. Zapytaj jak? 3 dni temu ucztowałem z jednym z twoich ludzi. Swego rodzaju świętym człowiekiem, który jak sądzę na pewno wyleci cię z ran. Daj mi odrobinę swojej krwi, abym odzyskał siły, a przysięgam, że ci go przyprowadzę. Ile mam życia? 120, to możemy dalej. Gdy opuszczasz wspominać, nagle rzuca się na ciebie. Wow, fuck! Poczekaj. Nie, dobra, starczy. Przez chwilę próbuję dojść do siebie. Nie pożałujesz tego. Cię nie zdają się otaczać jego osoby, a w końcu wszystko znika. Rozdający dodaje kartę do talii spotkania. Spłacony dług. Okej, czyli mogę go odebrać. O kurde, teraz mi się przyda. Pożyję. O! Dobra, Malaklipsa. Że uda się tego, bo zadanie poboczne. Udaj się na targowisko, by pozyskać się ze wspólnikiem Malaklipsy. Widzisz, jak siedzi na kocu przy kanałach ściekowych. Spór wygląda jak połączenie goblina człowieka. Dobra, to wiemy. To ten mroku. Daj mu hajs. Dobra, dajemy mu hajs. Zjedz to krotkę, zjedz niezapominajkę. Wtedy co, zjadłem 100-krotkę i mi się nie udało, nie? Dwoma kośćmi, a nie, 3, dobra. Za mało. Rzuć ponownie. Fuck! No nie zrobię tego. Niech zabudzi się, no, oblewając cię wodą. No nie zrobię tego zadania. O, złóż datek. Co to jest? Zmniejsz prędkość koło zagrywka. To bądź 20 zł. To bardziej mi się to przyda. Dobra, 5 z 6 błogosławieństw. Nie! Mogłem obóz rozbić! O Boże! Ja tu zginę! Anioł stróż, dziękuję! Dobra.
Ja chcę, o, ja chcę obóz rozbić. Handluj. Kup jedzenie. No muszę. Muszę się uleczyć. O! Już 6 mi zostało. Sprzedać może coś z wyposażenia. Nie no, nie mogę nic sprzedać. Dobra, to jeszcze ugotujmy raz. I dwa. Okej. Okay. Zwinie obóz. Przyszypią całą noc. Dobra, zobaczmy co jest tutaj. Dama w opach, dobra. Pomóż. 14. Proszę, proszę, proszę. Dobra, jest. Eliksir zdrowia. Dziękuję! On 8 sławy. Nice. Super. Dobra, teraz się czuję mocny. Kurde! Nie mam jednego błogosławieństwa. Przybyłeś się przez głębę i dościerasz do drewnianego domostwa ozdobionego łupami wojennymi. No ale co ja mam tu zrobić? Tu nie mogę. Tu już nie mogę. Tu też nic nie zrobię. Też nic nie zrobię. Tu też nic nie zrobię. No i nie udało się zdobyć tych 6 błogosławieństw. No co już trudno. Wiatr rozrywa ciemne chmury, odsłaniając strzelistą wieżę, znajdują się gosje na samym szczycie domu rytuałów. Przebijasz się przez głęboki śnieg i docierasz do drewnianego domostwa ozdobionego łupami wojennymi. Kiedy przestępujesz próg wielkiej sali, za głośnym skrzepieniem otwierają się ogromne łukowate wrota. Do sali wkracza olbrzymka w szkaratnej szacie, a towarzyszą jej strażnicy. Malakliwsko kłania się nisko. Przybyliśmy, aby omówić rozejm między cesarstwem a ludźmi północy, pani. Przysyłają wyszczekanego diabła i jego najemnika. Uśmiecha się pogardliwie. Dla twojego dobra mam nadzieję, że przynosisz godną ofiarę. Klękasz przed wielką kapłanką. 5? To tylko tyle błogosławieństw? Żałosne. Kapłanka wykonuje szybki ruch na graskim i trafia cię piorunami. Ze względu na brak wystarczającej liczby błogosławieństw nie otrzymuje złotego żetonu. Fuck! You still have a chance to defeat this mission, even if imperfectly. Olbrzymka klaszczelonia dźwięk odbiła się w spojrzeniu tej ciszej zimnej sali. Ha! Ktoś tak mały zdoła jednak to przetrwać. Imponujące, ale jeśli chcesz mówić ze mną o pokoju, musisz pokonać mojego czempiona. Oh my god! Mam mało życia. Wiecie co? Wiem, że to się nie udało. Ale ja to potem sobie zrobię sam bez nagrywania, tak żeby się udało, żebym miał na złoto, nie? Oż, kuźwa. Dobra, pamiętać, muszę najpierw mu. Czempion berserkerów. Gwałtowny, lojalny i bezlitosny czempion wielkiej kapłanki. Broń berserkerów jest nasycona lodem. Dobra, dobra. O fuck! No, dlaczego? Dawaj mi to. Ja pierdzielę, ale trudne. Gin!
O! Jakie trudne! Ja pierdzielę! Chociaż nie otrzymałem od ciebie żadnej ofiary, jestem pod wrażeniem twojej biegłości w władaniu mieczem, a teraz posłuchaj moich warunków. Odziana w futro wielka kapłanka prostuje się, a jej potężna sylwetka promieniuje wściekłością. Północ nigdy nie ukorzy się przed cesarstwem, krew za krew. Oto moje warunki, przekaż to swoim przywódcom i niech drżą ze strachu. Pośpiesznie wracasz, aby dostarczyć wiadomość generałowi Brandstowi. No nie udało się zrobić tej złotej tej, ale coś tam zrobiliśmy. Zobaczmy, co dostaniemy. Na pokonanie czempiona wielkiej kapłanki. Pokorny młot, credo berserkera, wygaszacz. Zimowe przesilenie, płonący budynek, modlitwa w świątyni, oto nam daje błogosławieństwo. Teraz to się przyda, jak będę to mógł robić, nie? Kartograf. O! Zapasy, 5 pożywienia, topór wojownika, miecz żołnierza. Dobra, to za... Wybierz odpowiedni cel i odpowiedni... Dobra. Świetne wędkarstwo rany. Niepokoje w Iron League. Jezu, ile tu jest tych zadań, nie? No ale nie udało się zrobić to na złoto, nie? Tak, będzie srebrne. Ale ja to zrobię sobie sam, żeby mieć wszystko, nie? Dobra. Widzimy się w kolejnym odcinku, czyli Cesarzowej. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.